Powstanie Chmielnickiego. Jest to nazwa Powstanie Kozackie, które rozpoczęło się w 1648 roku. Kim byli Kozacy, dlaczego doszło do tego powstania? To jest mapa, która przedstawia ziemię Rzeczpospolitej narodów w XVII wieku. Na terenach, które przyłączono do Rzeczpospolitej, do Polski w wyniku Unii Lubelskiej z 1569 roku. Na terenach tych mieszkali kozacy, ludność kozacka. To byli ludzie, którzy cenili sobie bardzo wolność. To byli zbiegli chłopi pańszczyźniani, ludzie pochodzący z terenów polskich, litewskich, rosyjskich. To byli też Rusini. Taka ludność dosyć mocno wymieszana. I oni zamieszkiwali obszar zwany Zaporożem. Zaporożem, dzisiejsza Ukraina. Wschodnia. Nazwa zaporoże wzięła się od porochów, czyli takich brzegów rzeki Dniepr, porośniętych taką roślinnością właśnie porochami. Tutaj widzimy, płynie sobie rzeka Dniepr i mamy stąd zaporoże. Kozacy pływali po dnieprze w łodziach nazywanych czajkami. Takie czajki mogły mieć domontowane przy burtach odbojniki dzięki temu były bardziej stabilne, mogły nawet na większych falach się poruszać. Te, te czajki mogły również być wzbogacone o maszt, który stawiano w środku tej łodzi. Bardzo zwrotna łódź. Na czele kozaków stawał zwykle ataman, to był wódz kozacki. Taki odpowiednik hetmana z, z polskiego wojska. Widzimy tutaj charakterystyczną fryzurę dla kozaków, taki kosmik, włosów puszczony bokiem i reszta głowy ogolona, a z przodu, czyli na twarzy mamy też wąsy. Szerokie spodnie. To jest typowy strój kozacki. Kozacy też mieszkali w siczach, czyli w takich warownych obozach. To było jednocześnie, to było jednocześnie miejsce zamieszkania i miejsce obrony. To jest sicz, widzimy z góry, zabudowania i palisadę, która chroniła przed atakami. W środku budynki mieszkalne, budynki sakralne, wszystko co potrzebne do przeżycia społeczności kozackiej. Kozacy. Byli traktowani w naszym kraju w dosyć dziwny sposób, dlatego że z jednej strony nasi władcy chcieli, aby Kozacy bronili południowo-wschodnich rubieży naszego kraju, z drugiej strony niekoniecznie chcieli za to wszystko płacić. W związku z tym często wybuchały niesnaski pomiędzy Polakami a Kozakami. Pierwszą przyczyną tego, że wybuchały powstania, a konkretnie to powstanie Chmielnickiego wybuchło, bo wcześniej były też inne powstania kozackie, ale skupmy się na tym powstaniu Chmielnickiego. Czyli tą, taką, jedną z takich przyczyn była kwestia rejestru. Rejestr to był dokument, na którym były zapisane nazwiska kozaków, którym płacono pieniądze za służbę Rzeczpospolitej. I ci kozacy w zamian za to, że bronili naszych granic, dostawali pieniądze. Problem w tym, że ci kozacy rejestrowi, czyli ci którzy, ci, którzy otrzymywali pieniądze, to nie byli wszyscy kozacy. Było ich kilkadziesiąt tysięcy zwykle, a wszyscy kozacy chcieli otrzymywać pieniądze w zamian za swoją służbę. Więc pierwsza przyczyna to jest taka, że nie wszyscy kozacy byli wpisani na rejestr. Druga przyczyna jest taka, że polscy magnaci po przejęciu ziem zwanych kozaczyzną czy zaporożem, Planowali z kozaków uczynić chłopów pańszczyźnianych, a kozacy na to nie chcieli pozwolić, bo, jak już wspomniałem, kochali wolność. Kolejną przyczyną konfliktu były odrębności wyznaniowe. Polacy to katolicy, a kozacy to w większości prawosławni. Jeszcze jedna przyczyna wybuchu powstania wiąże się z przywódcą tego powstania, Bogdanem Chmielnickim. Stąd mamy to powstanie kozackie nazwane powstaniem Chmielnickiego. Był to kozacki Ataman, który miał prywatny konflikt z polskim szlachcicem Danielem Czaplińskim. Tenże Czapliński uwiódł Chmielnickiemu żonę i planował zabić syna Chmielnickiego. Również dążył do odebrania Chmielnickiemu jego ziem, jego wiosek, więc tutaj był, był prywatny zatarg. Pomiędzy Chmielickim a Czaplińskim. Powstanie wybuchło w 1648 roku i rozpoczęło się bardzo niekorzystnie dla nas od trzech bitew, które przegraliśmy. I tak mamy bitwę pod żółtymi wodami przegraną, następnie mamy bitwę przegraną pod Korsuniem i bitwę pod piłowcami. Również nasza porażka. Co gorsza, kozacy zawarli sojusz z Tatarami i przybyli na teren Zaporoża Tatarzy, aby wspierać kozaków. Żeby jeszcze było gorzej, to musimy sobie uświadomić, że w roku, w którym wybuchło powstanie kozackie, zmarł nasz król Władysław IV, to był syn Zygmunta III Wazy. No i panowało krótkie bezkrólewie, co również było niekorzystne dla nas, ponieważ był chaos w naszym kraju, to kozacy planowali wykorzystać. Dlatego szlachta szybko dokonała elekcji drugiego syna Zygmunta III Wazy, Jana Kazimierza. Został on królem w 1648 roku. Kolejnym epizodem powstania Chmielnickiego było oblężenie Zbaraża, które miało miejsce w roku następnym. Udało nam się ten Zbaraż obronić przed atakiem kozaków i zawrzeć z kozakami Ugodę w Zborowie. Ta ugoda w Zborowie była dla nas niekorzystna, dlatego że zwiększała liczbę kosaków rejestrowych do 40 tysięcy. Ponieważ nasz król nie za bardzo chciał płacić kosakom, doszło do zmiany postanowień tej, tejże umowy i stąd znowu ruszyliśmy do walki. W 1651 roku miała miejsce bitwa pod Beresteczkiem, bitwa, którą wygraliśmy. Pokonaliśmy tam kozaków i jako zwycięzcy doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego porozumienia z kozakami w Białej Cerkwi. Tym razem zmniejszyliśmy liczbę kozaków rejestrowych do 20 tysięcy, czyli tym razem postanowienia były niekorzystne dla strony kozackiej. Dlatego kozacy dążyli do znowu zmiany zasad porozumienia i doszło do kolejnej bitwy w roku następnym, 1652, w bitwie pod Batochem. Tę bitwę przegraliśmy i co gorsza, kozacy po tej bitwie doszli do porozumienia z Rosjanami. W 1654 roku umówili się z Rosjanami w Perejasławiu. Rosjanie wzięli pod opiekę kozaków, a to oznaczało wojnę rzeczpospolitej z Rosją. Czyli od roku 1654 toczymy walki nie tylko przeciwko kozakom, ale również przeciwko Rosjanom. W 1658 roku Chmielnicki zmarł i na nowego Atamana kozacy wybrali Iwana lub też Jana Wychowskiego. Tenże Wychowski był skłonny dogadać się ze stroną polską, w związku z tym zaproponowano ugodę w Hadziaczu w tym samym roku. Ta ugoda w Hadziaczu przewidywała powstanie Rzeczpospolitej Trojga Narodów, czyli państwa złożonego z trzech części. To miała być Unia Wzorowana na Unii Lubelskiej. Trzy części: Rzeczpospolita, czyli Korona, Litwa, i do tych obu części miała jeszcze przynależeć część kozacka, tak zwane, tak zwane Księstwo Kijowskie. Państwo, w którym mieli mieszkać Kozacy, którzy mieli, być trakt, którzy mieli być traktowani na równi z Polakami i Litwinami w tym kraju. Do jednak e, takiego. Rozwiązania w praktyce nie doszło, dlatego że nie wszyscy kozacy byli przekonani do tej Unii. Ponadto Rosjanie również nie chcieli się na to zgodzić, dlatego że ciągle walczyli z Polską, czyli na to, że przejmą część kozaczyzny dla siebie. Wojna z Rosją toczyła się dalej. Tutaj mamy takie bitwy dosyć ważne pod cudnowym, pod połąką, które zakończyły się naszym zwycięstwem. W wyniku tej wojny z Rosją Utraciliśmy ziemię. Ta wojna zakończyła się dla nas niekorzystnie. Zakończyła się ona rozejmem w Andruszowie, który potem został potwierdzony przez pokój Grzymultowskiego. Rozejm w Andruszowie w 1667 roku przewidywał, że Polska traci ziemię smoleńską, ziemię czernichowską, kijowską i część Ukrainy na rzecz Rosji. Którą część? Teraz uwaga. Polska zatrzymywała prawobrzeżną część Ukrainy, Rosja otrzymywała lewobrzeżną część Ukrainy. Co to znaczy prawobrzeżną? Ukrainę podzielono względem rzeki Dniepr. Rzeka Dniepr płynie w kierunku południowym i uchodzi do Morza Czarnego. W związku z tym prawy brzeg Dniepru, prawy brzeg Dniepru, Musimy sobie wyobrazić, że stoimy nad tą rzeką i patrzymy zgodnie z kierunkiem jej nurtu. Prawy brzeg Dniepru, to jest ta strona. Czyli Polska otrzymała prawobrzeżną Ukrainę, a Rosja otrzymała lewobrzeżną Ukrainę. Czyli Polska straciła ziemię na rzecz Rosji. Takie rozwiązanie oznaczało również pokrzyżowanie planów kozaków, którzy stracili tym samym możliwość utworzenia własnego państwa, dlatego że ich ziemie, czyli Zaporoże albo inaczej Dzikie Pola, te ziemie zostały podzielone między Polskę a Rosję. Tak jak powiedziałem, warunki tego rozejmu Andruszowskiego zostały potwierdzone pokojem Grzymułtowskiego zawartym w 1686 roku. Grzymułtowski to był nasz ambasador, który pośredniczył przy zawarciu tego pokoju.